Dzień dobry moi kochani widzowie, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Jago Vlog. Dzisiaj przejedziemy się turystycznie po Bułki, to znaczy zrobimy kilkadziesiąt kilometrów, żeby nas nie było w domu, żeby spędzić jak najdłużej czas na motorze i żeby się przejechać, po prostu żeby się przejechać. Tak więc cóż, witam i zapraszam do odcineczka, yo! Wczoraj trochę popadało i ta pogoda taka nie jest zbyt ciepła. Nie ukrywam, jest 11 stopni, 12. Ale ubrałem się ciepło, myślę, że tam jakoś się wiecie, no zbytnie nie przeziębię. A jak sobie tak patrzyłem, to po prostu muszę się przejechać dzisiaj. Bo tak mi kurciło, no bo ile można siedzieć w domu, prawda, i nagrywać takie statyczne odcineczki. Jeszcze nie wiem jak pojedziemy, którą drogą. Tu sobie skręcimy w prawo. Powiem wam szczerze, że wczoraj go tak ładnie wziąłem, wypucowałem. Troszkę mi go myślałem, że będzie szkoda, ale ku mojemu zdziwieniu asfalt jest suchy, co mnie bardzo cieszy. Mogę sobie legalnie fajnie jechać i zbytnio nie pobrudzić sprzętu. No i tak ludziska. Więc cóż, pogadajmy sobie, tak jak to powinniśmy zrobić, prawda? Szykuję się do zakupu enduro, ale waham się, bo też muszę kupić auto i chciałem jeszcze dokupić drona, bo tego, którego miałem kiedyś, sprzedałem i doszedłem do wniosku, że jednak z dronem te materiały są ciekawsze i szukam teraz czegoś fajnego i tak chcę to ogarnąć wszystko, żeby miało sens, ręce i nogi. Jeszcze do prawa jazdy, jeszcze pewnie simkę będę musiał przerejestrować, no ale to zrobić. Zamówiłem sobie mordeczki olej, tak, truskaweczkę znowu, bo go uwielbiam, a tego co mam, nie wiem, jeszcze na 4 litry mi zostało. To będzie to wziąć, rozmieszać, zalać do simka, no i co, no i wyjeżdżę przed końcem zimy, przed końcem sezonu. Szkoda, że już nie ma cieplutko, bo polatałem sobie, tak wiecie, po zakrętach, to strasznie mnie korczy, byś nie tak porobi zakręty ostrzej, no ale nie wiem, jakoś ja mam lęki jego mokropony, bo kiedyś mnie skuterem pod żabką ściągnęło i stwierdziłem, że w dupie mam. I tylko na suchym próbuję, wiecie, przy jakichś tam większych prędkościach wchodzi zakręty. Nazwa dla simka jest i nazywa się on Sony. Kto oglądał ten ostatni odcineczek, ten wie, a kto nie, to zapraszam, tutaj macie link na górze, kartę, możecie sobie kliknąć, zobaczyć. Stwierdziłem, że Sony go opisuje idealnie, bo tam widziałem, dużo osób pisało, że błyskawica, piorun czy coś takiego. No ale jakoś mi to nie pasuje do simka, musi być jakieś co mało z białego czy coś takiego, wiecie, moim zdaniem. A Sonic, on był właśnie w tych bajce, był taki ciemno-niebieski i zapierdzielał, co nie? I uznałem, że Sonic naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie do niego pasuje. Dlatego simek nazywa się oficjalnie Sonic. Sony i X. Uważam, że ta nazwa jest naprawdę idealna do niego. Myślę, że pomysł z daily odcinkami jest dobry. Tylko, że mordeczki. Ja bym chciał robić daily, tylko że tu jest kwestia taka. Zmontować film i schodzi jakieś 2-3 godziny, bo sam to robię. Nagrać film to jest jakieś 4 godziny do 5, bo jeszcze zależy jaki jest materiał. Bo chcę sobie takie wstawki artystyczne porobić czy coś, to mi z tym schodzi, co nie? I teraz tak. Zaczynam sobie tak jak teraz jest, nie wiem, 9 czy 10 rano. Dobra, mamy pierwszą awarię. Sprzęgło! Miałem już robić, coś mnie powstrzymało i dalej dupa. Trzeba to sprzęgło zrobić, no bo widzicie, nie da się tak jeździć. Nie no, myślę, że jakoś to oblecę jeszcze po Bułki. Trzeba będzie wbić, nie wiem, truje czwórę i lecieć sobie całą trasę. Trzeba to zrobić, trzeba to zrobić. Na czym to ja? Uważam ludziska, że daily to fajny pomysł na odcinki, tylko że no jest to trudne z mojej strony. Ja bym teraz bardzo chciał, żeby każdy, kto ogląda ten odcineczek teraz, w tym momencie właśnie, zasubskrybował kanał i zostawił łapeczkę w górę, komentarz, bo naprawdę dla mnie to by było takie, wiecie, no że jednak to co robię to ma jakiś sens. Ja wiem, że sukces to jest długa droga, że to nie jest od razu, no ale wiecie, no fajnie się mi jako twórcy mordka cieszy, jak widzę, że wam się te odcinki podobają, że wyświetlenia są, wiecie, no ja tam jestem jakiś wymagający człowiek, ale fajnie jest, jak to co się robi ma jakiś tam sens. O, sens ma odzwierciedlenie w wyświetleniach. I tak w ogóle to co tam, no co tam jak tam u was. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dobra, lecimy do sklepu niedaleko. I tak w ogóle właśnie napiszcie mi, czy byście chcieli zobaczyć drona, jakieś ujęcia z drona, tak z ciekawości. A ja wrócę, będę musiał ogarnąć numer do mechanika, żeby to porobić, bo chcę mieć spokój, wiecie, chcę go zrobić na zero i się nie cykać nigdzie jeździć. Wiecie co chodzi, co nie? Ładna droga, lubię takie. Thank you.
ktoś działa na budowie. O, piesek. Nie wiem, ja strasznie lubię sobie tak jeździć. Nie wiem, tak po prostu tak wiecie, no cel, no celem moim są bułki, sklep. Ale zanim po te bułki jadę, to sobie mogę zrobić te 90 km. W ostatnim niedzielę, jak powiem, po bułki to zrobiłem 160 skuterem. Skuterem, co najważniejsze. Lecimy sobie w świat, yo yo. Oho. Tutaj bym się stopu nie spodziewał. Pojedziemy sobie tu w prawo. Kura. Oj. Lecimy sobie po bułeczkę, właśnie. Tak kiedyś też myślałem nad tym, żeby sobie robić takie odcineczki, wiecie, w stylu też takiego Freeza, że takie... No takie wiecie, takie rozrywkowe bardzo, ale doszedłem do wniosku jednak, że no, ta społeczność, którą oglądam, to osoby, która się tym interesuje, nie jest zbytnio o tym zainteresowana. Ja wiem, że ci młodzi może by się cieszyli, no ale fajnie zrobić takie materiały, wiecie. Znaczy, mi zależy osobiście na tym, żeby one były na poziomie. Bo oglądam naprawdę wielu polskich twórców takich, co jeżdżą enduro, co na crossach jeżdżą. I jedyne, co mnie boli, to przynajmniej ja tak uważam, że tam nie ma takiego, wiecie, jakiegoś poziomu tych materiałów. One są fajne, one są ciekawe, to się fajnie ogląda, naprawdę te motorki mają grube, kamery, wszystko jest sztos. Ale to jest takie, wiecie, cięcie akcja, cięcie akcja, cięcie akcja. I tyle. Naprawdę. Nie wiem, czy tylko mi zależy osobiście jakości, ale no wiecie, no, ja, wiecie też, ja nie uważam się za jakiegoś tam mega profesjonalistę, jeśli chodzi o montowanie, ale lubię, jak jest taki wstęp jakiś fajny, jakaś muzyczka, jakieś tam dźwięki w tle. Po prostu, no, dużo oglądam takich filmów, jakby to powiedzieć, dobrych. W sensie takim, że niekoniecznie najnowszych, ale takich starych, ale takich oldschoolowych, których można się czegoś nauczyć, co nie. To no, to ja też tutaj nie będę grał, że stoję, haha, siema, siema. Może kiedyś, jak mnie na coś znajdzie, jak się nie będzie dało, się coś wymyślę, ale póki co wiecie, wolę sobie tworzyć te materiały, no takie jak są. Mam nadzieję, że przez zimę uda się zrobić spore grono na tym YouTubie i może byśmy zrobili na wiosnę jakiś meetup, w sensie takie, wiecie, rozpoczęcie sezonu wspólne. Co wy na to? Ja myślę, że to byłby bardzo, ale to bardzo fajny pomysł. No ale to no, napiszcie w komentarzu, co myślicie o takim meetupie na rozpoczęcie sezonu. Zrobiliśmy sobie fajne kółeczko i jedziemy sobie. 12 stopni, ja sobie upadam Simpson na następny odcineczek. No właśnie, to jest też pytanie dla was. Jeżeli macie pomysły na odcinki i chcielibyście to zobaczyć na moim kanale, piszcie. Jeżeli będę miał pomysł, jak go zrealizować czy coś, to się zrobi to. Piszcie pod tym filmem w komentarzach pomysły na odcinek. Może ktoś coś akurat fajnego wymyśli, to się będzie dało zrealizować. Napiszcie w komentarzach, jestem ciekaw. Ale się Brzyczek rozpędził? Nie, to jest naprawdę fajnie sprzęt, tylko mówię. Bardzo się do pozdrowienia. Fajko odświeci sprzęgło i z tyłu centrę zrobić. I ja tu więcej wad nie widzę. Zaraz to mi chyba całą machę spojek tak będę wycisnął. Nie no, idzie to jakoś. Jeje źle jak na 60 cylinder. Właśnie, zrobię odcinek o tym, co tu siedzi. Tak, to będzie bardzo dobry pomysł. Pojedziemy teraz przez moją miejscówę. Zobaczymy, co coś się na niej dzieje. Czy ktoś jest? A ciekaw jestem, jak go to na koleżu. Tylko no szkoda mi go nawet próbować. Nie wiem, czy by poszło, ale no długo po prostu szkoda, żeby go tam męczyć, wiecie, mordować. Oj, tak ludziska. Tu pojedziemy sobie w lewo. Is fine. Niedobrze, niedobrze. Na miejscu, wie ktoś jest, czy nie ma? Jak myślicie? Ema, pustka. To lecimy dalej. Oj, tak. Strasznie lubię to miejsce, wiecie? Tutaj. Ta droga, to wszystko, mam tu wiele fajnych wspomnień. Pomnik sobie z tego odcinka zrobię. No widzicie, jakbym był ciepły, bym teraz pojechał na rynek pośmiać się z dziewczyn czy coś. A tak to co no? Lipa, lipa. Szałasek to zrobił? Ty, muszę trochę zwolnić, bo mi w pizdu zimno. O, i tak ludziska. Enduro trzeba kupić i będziemy jeździć po pola. No to też bym tę drogę wybrał. A to nic no, to nie będę miał co czyścić. Nie będzie się jeździło. Live'a teraz nie będę robił, bo jest nas za mało. Gdyby nas było ciut więcej, to byśmy zrobili sobie live'a. Godziny odcinków, bo do tej pory mi nikt nie napisał, w jakich godzinach chcecie odcinki. 15:30 to jest dla was dobre? Ja się akurat wyrałem tę godzinę, dla mnie za mną w sam raz, wiecie? Kiedyś ta droga była taka fajna. Ale zawsze tutaj lubiłem, na czym sobie miał kostkę jeździć szybko. Bo tak fajnie, tak wiecie, delikatnie tak go przesuwało tutaj na tym zakręcie.
No, no i tak mordeczki moje kochane. Rodziska, parafianie. Ale to było trochę wytelepie. No i zawieszenie przetestujemy. Teraz fajnie, bo ludzi nie ma każdej w pracy. To sobie mogę śmigać Simpsonem, co nie? Ajajajajaj. Ale powiem wam, że z tyłu mam to zawieszenie przeregulowane, ale sztywniejsze. Tak troszeczkę wytelepie, ale się dobrze na nim czuję, nie jest źle. Pamiętam jak w speedbike'ach miałem i mi w ogóle nie odbijało, co nie? Bo no, stwierdzielone były z tyłu i to w jednym miałem, a nawet dwóch tak miałem. Kurde, jak się tym jeździło, każdy rok to pis procy, pis procy. No czemu macie na którymś tam odcineczku? Tutaj, a wszyscy wam tutaj macie w karcie u góry. Wtedy to się śmigało. Przejdziemy się co teraz w prawo. Kawałeczek w prawo, ojajajaj, może nie? Nie no, trochę mi go szkoda po tych dołach telepać. Korciłem, żeby się tu wyrwać, ale nie no, trochę mi go szkoda. Zaraz się tutaj gdzieś zawróci ładnie, kulturalnie. Nie no, te kałuże to wszystko to porażka po prostu. Ten odcineczek jest taki dość typowo, żeby sobie przejechać, pogadać, jakiemu to vloga zrobić. Tylko sobie wachy wyjeździliśmy, troszkę sprzęta przepaliliśmy. No i cóż, mordeczki, wam mogę powiedzieć. Jak będę jechał po Komarka, to też będzie odcineczek, musi być. I może nawet projekt byśmy mu zrobili, a zresztą zobaczymy jak to będzie. O lolo, wszystko spoko, gdyby nie było tak zimno, wiecie? No. Sztywniutko! No jest, brzeczek. On jest fajny, bo nie jest taki głośny, wiecie? To jest jego chyba, no jeden z tych większych plusów moim zdaniem. Że on tak miedrze tej mordy. Idziemy po bułeczki i sobie zjemy na siadanko, bo mam ochotę. Fajne są takie motologi. Na Katie były fajne, bo w Katie jakieś dzień to było lato. Ale też teraz nie jest źle. Jak po bułeczki to co? Do biedroneczki. Bo gdzie indziej. Dobra, dojechaliśmy. Wiedroneczka jest. Tak więc cóż, po bułeczki, na siadanko. Mogę się przejść, prawda? Niech sobie brzyczek stoi. Był jakiś taki odcinek, że po Wiedronce chodziłem i zapomniałem chyba kamerę wyłączyć. I napierdzielałem cały czas. I się nagrało paręnaście minut. Szonie. No i tak ludziska. Bułeczki mamy spakowane. Co? Posłuchaj teraz pojechać, zmontować odcineczek, żebyście go mieli dzisiaj. Nagrywam dzisiaj na dzisiaj. To jest po prostu... No ale no co zrobić? Taki klimat. Oj Boże, normalnie? Ty! Żarówka mi nie świeci. Niedobrze, trzeba będzie to zrobić. Co ja teraz biedny pocznę? Co? No i mordeczki, jak możecie się domyśleć, w tym momencie padła mi kamera. Tak więc bardzo was przepraszam. Następnym razem postaram się to jakoś bardziej, nie wiem, kupię drugą czy coś. No i nic, widzimy się niebawem. Dzięki za to, że wytrzymałem się do końca. Nie przedłużam. Ciao, ciao!